Siema, siema, jestem na swoim jeziorku. I co mogę powiedzieć? Dzisiaj kierunek zatoka. Nie wiem, czy widzicie. O! Tam. Kierunek zatoka. Mamy wrzesień. Spadły w końcu temperatury z tych upałów po 30 stopni. Temperatura zjechała do 18-19. A że rybka powinna się ruszyć. Poczuję, że idzie jesień, powinny być brania. Nic, ja się rozstawiam. Zapraszam Was do obejrzenia filmu. Pozdrawiam. No, zestawy dzisiaj wyglądają tak. Kulasy, krewetka, krab mandarynka, pelet 12 mm przyprawa i stick mix. Damy po. No. Takiej łopatce. No i orzech tygrysi też damy. Już myślę o taką szufladkę. Na jeden zestaw. Może jeszcze troszkę orzeszka dam. O. I. Kurde, przepraszam, ale jedną ręką ciężko. I zaleję boosterem. Wszystko na grubo. O. I mieszanka na zestaw gotowa. Na zestawach na Slip Derigu krewetka 20 podbita popem. 16 krabem mandarynką, a drugi zestaw mój klasyk z wiosny, czyli 360 trik i krab mandarynka. Nie ma to jak dobrze zacząć zasiadkę i zapomnieć skrzynki z ciężarkami, z gumką na kamienie, bo łowię też na klipsie karprasach. Gumkę od dętki i kamień na to zakładam. No, ale mam skrzynkę, także dzięki żono i zapraszam do oglądania. Pozdro. No cześć kochani, ja już wywiozłem wędki. Co mogę powiedzieć na szybko? Widać już rybę w zanęconym miejscu, gdzie zasypałem pod wyspą. Są już jakieś spławki. Nie ukrywam, że z tamtego miejsca liczę na amura. Więc widać, że ryba tam jest, chodzi. No i co? Tak jak wam pokazywałem, jeden zestaw, pojedynczy popek krab, mandaryna, na drugim krewetka z mandarynką w bałwanku. No i co? No i czekamy. No, z lewej strony chciałbym amura, typowo pod amura miejsce, wyspa, dużo grążeli, a druga wędka leży centralnie w grążelach. Także też może wyjechać amurek albo karp. Co więcej, no nie zanudzam Was. I widzimy się z rybą. Piona. No, mam jedną rybę. Nie udało się nagrać, bo pojechałem do domu. Akurat było branie, kolega zaciął, ale to nic. Ryba wspólna, można powiedzieć, bo moja taktyka, a jego hol. Taki koło 8 kilo. Nie było jak nagrać. No i czekam teraz na branie. Nocka przede mną, jest dopiero 20, jest ciemno. Zresztą jak widzicie, o. Ciemno. No i czekam na kolejne branie. Trzymajcie kciuki, że nocka była owocna. I zapraszam do obejrzenia. Piona.
Mamy rybę. Jest chyba amur. Także widzimy się zaraz. Na macie. Mamy amura. Dobra, widzimy się na macie. No i słuchajcie, mamy cel zasiadki. Amurito. Murek. No, z 4-5 kilo może będzie miał. Dobra, puszczamy do wody i wywozimy zestaw. Piąteczka. No i słuchajcie, mamy amura. Słuchajcie, mamy takiego amurka, kurczaki, jeszcze się nie chcę pokazać. Słuchajcie, ten amur, opa, taki amurek z 4-5 kilo może. Bardzo fajna rybka. Cześć kochani. Mamy trzecią rybkę. Już wam ją pokazuję. Szybko. Trzecia rybka tej nocy. Taka z około 9 kilo myślę. Misio na krab. Krewetka z krabem z liści. O, taka rybka. Robimy zdjęcia i puszczamy do wody. How to let it out, I can't take it. Kiss me with the lips of doubt. Please don't fake it, fake it, fake it. Zobaczcie, ryba na zakończenie zasiadki. Gdzie ładny karp, z tego co widać. Dobra, zbieramy rybkę i się widzimy na brzegu. Będzie ładny karp. Dobra, piona. Podniosę. Jakiś tam krótki filmik. Powiedz jak leci. Ładny. Leci już? Tak, leci, leci. Trzecia rybka, 11, 400 z wagi wychodzi. No i co, do wody. Zaraz się zwijamy. Dzień zaliczony. Dobra, pozdro. Siemano, ja jestem już po nocce. Jadę do domu. No i co, cel wyprawy zrealizowany. Chciałem bardzo złowić amura i mi się to udało z tego miejsca, co było planowane. Po prostu dużo ryby tam wyjechało z tamtego miejsca.
No i wiedzieliśmy, że to będzie amurowa miejscówka, także amura złowiłem 4 lata temu, może 5, więc fajnie, że udało się go znowu przechytrzyć i widać, że się pokazuje. Wpadł jeszcze niedawno karpik, a to już widzieliście na filmie, bardzo fajna stara ryba, co mi tam dała popalić w liściach i w drzewie się zaplątała. To moje, także cieszę się podwójnie, że udało się go wyjąć, bo już spisywałem rybkę na stratę. Dzięki za obejrzenie, będzie więcej filmów, dopiero jesień się zaczyna, także myślę, że rybka dopiero zacznie żreć. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej!